Cześć, witajcie. Z tej strony Grid. Jakiś czas temu dostaliśmy możliwość ponownego odwiedzenia zony, ponownego eksplorowania strefy wykluczenia, które, jak wiecie, do najprzyjemniejszych nie należy. Wielu streamerów postanowiło zrobić to w taki sposób, że odpaliło swoje live'y i zabrała was tam. Ja zdecydowałem inaczej. Postanowiłem dać strefie wykluczenia szansę. Postanowiłem spotkać się z nią sam na sam w cztery oczy, tak jak robiłem to wcześniej. Nie chciałem, żeby obecność widzów tutaj wpłynęła na moją ocenę co do niej. Jak dobrze wiecie, no zupełnie inaczej zwiedza się teren, kiedy jesteśmy sami, zupełnie inaczej jest, kiedy robimy to w dobrym towarzystwie. Dlatego też wybrałem się wraz z moim kamerzystą do zony, włączyliśmy nagrywanie. No i tutaj w tym materiale chciałbym wam opowiedzieć o wnioskach, do jakich doszedłem, o wnioskach, które wyciągnąłem zwiedzając zonę. A nie są one tak oczywiste, jakby się mogło wydawać, ponieważ zdania są podzielone i wcale mnie to nie dziwi. Musicie pamiętać o tym, że jestem strasznym fanem, jeśli chodzi o Stalkera, i moje zdanie może być lekko nacechowane sentymentem, który z całą pewnością mam do tej gry. Ale to nie jest tak, że podchodzę do niej bezkrytycznie. Także zapraszam was na materiał. Zacznijmy może od początku. Wiem, że wielu z was na start chciałoby wybrać Stalkera albo Weterana. I jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ przynajmniej na Stalkerze myślę, że powinno się grać. Jeżeli jednak nie chcecie dostać białej gorączki, galopującej biegunki i umrzeć jako sfrustrowana osoba, na chwilę obecną zalecałbym początkującego. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w Stalkerze przeciwnicy są strasznymi gąbkami. Nawet na początkującym. I jeżeli nie potraficie walić samych headshotów, to będzie po was, nie? Ale może przejdźmy do gry, pokażę wam, o co mniej więcej mi biega. Jesteśmy teraz na początku samego prologu. Generalnie prologu, który nienawidziłem. Naprawdę powiem wam, gdyby taki był Stalker, jak prolog, który nas do niego wprowadza, pewnie już bym go nie miał na dysku. Jeśli chodzi o samouczek, no jest tam jakiś, nie? Ciekawy efekt jest, rzadko kiedy zdarza się, nie, żeby w grach płynąca woda na nas reagowała, nie? I efekt, powiem wam, że jest dość ciekawy. Niestety wielkość pikseli przypomina mi Paint'a, nie wiem co tu się odwaliło. Fajnie, że jest, nie? Ale sposób, w jaki to zrobili, no... Ktoś się chyba dość mocno przy tym śpieszył, nie? Druga sprawa. Kwestia niszczenia świata. Naprawdę nie wiem, dlaczego w ten sposób to zrobili. Nie dość, że wygląda to dość fatalnie i no nieciekawie brzmi, to nie wiem, czy to nie zostało skopiowane 1:1 z pierwszego Stalkera, nie? Druga sprawa, coś co mnie bardzo wkurza. Początkowo myślę, że będziemy sobie mówili tutaj o minusach, może gdzieś jakieś plusy się trafią, no to też o nich wspomnę.
No ale wiadomo, że łatwiej jest hejtować, nie? Więc sobie troszeczkę pohejtujemy. Kwestia staminy. Mamy praktycznie na ile? Na 3, może na 4 uderzenia silne nożem. Zresztą jak widzicie, te szybkie też dosyć sporo jej zabierają. Więc jeżeli będziemy chcieli sobie powalczyć, to może być to dość problematyczne. Fajnym pomysłem było umieszczenie latarki pod środkowym przyciskiem myszy, więc możemy to dosyć szybko ogarniać. Za to już umieszczenie menu kontekstowego używania szybkich przedmiotów pod Q i E, czyli apteczka, naciśnięcie, bandaż, przytrzymanie, Q. No i tutaj mamy energole pod E. Jest po prostu durne. Przebindujcie to sobie jak najszybciej, bo będziecie się mylić i zużywać na początku dosyć cenne zasoby. Ciekawą opcją jest opcja zajrzyj, chociaż nie ukrywam, no za dużo to byśmy sobie nie podejrzeli, nie? Co do stylu graficznego właśnie Stalkera, wiecie co, nie mogę go ogarnąć, bo z jednej strony sili się, żeby być realistycznym, no chyba tak, chyba to właściwe słowo, nie? Sili się na realistyczny jakiś taki... jak najbardziej zbliżony do tego, co byśmy mogli widzieć. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest bardzo mocno, nie wiem, czy pastelowy to dobre słowo, zapewne znajdzie się ktoś tutaj, kto zajmuje się grafiką, malarstwem, czymkolwiek innym, będzie w stanie mnie poprawić, czy też lepiej to opisać. Ale mam wrażenie, że gdybyśmy odpalili zmodowanego Stalkera 2 sprzed, no jakby nie patrzeć, kilkunastu lat, to mógłby on wyglądać podobnie, jeżeli nie lepiej. Oczywiście wiadomo, no z całą pewnością też pojawi się sporo modów do tej części Stalkera, nie? I ten wygląd znacząco się poprawi, być może nawet samymi łatkami to polepszą. Mimo wszystko... nie jest to coś, czego się spodziewałem, nie? Liczyłem na znacznie więcej. O właśnie, szybki dostęp, nie? Szybki dostęp, który tutaj zrobiono, dla mnie to jest głupota, nie? Nie, nie powinno tak być, no ale... nie wiem, może ktoś... może komuś to będzie pasowało. Mi nie leży, nie? Zwłaszcza, że jeżeli mamy broń... fajnie, że broń jest pod kółkiem, nie? Chcemy się wychylić, musimy używać Z i C. O tyle jest to dziwne, że... jak naciśniemy przycisk i puścimy, on zostaje w tej pozycji wychylenia, nie? Może ma to jakiś sens, ale kolejny raz jest to zrobione dość mocno nieintuicyjnie. No chyba nikt nie jest przyzwyczajony do
Pamiętacie? Mówiłem o gąbkowatych przeciwnikach. Z ludźmi jest podobnie. O czym to mówiliśmy? Aha, o bindowaniu klawiszy. Jeżeli będziecie zaczynać dopiero Stalkera, naprawdę nie zastanawiajcie się nad tym, przebindujcie je od razu. W żaden sposób nie przywiązujcie się do tych klawiszy, ponieważ jest to zło. No ja już na tyle dużo godzin poświęciłem w Stalkerze, że no zostałem przy nich, ale przyznaję się, że było to głupie, nie? No zaraz powinniśmy się gdzieś tutaj zbliżyć do ludzkich przeciwników, którzy no nie są najprzyjemniejsi. Ale chciałbym wam pokazać, jak to wygląda na Stalkerze, nie? Druga sprawa, kolizje przedmiotów. Spójrzcie. Miałem kiedyś sytuację, że po dotknięciu takiej skrzynki, ona tu na szczęście nam się sklinowała, ale po dotknięciu takiej skrzynki ją wystrzeliło na 40 metrów w przód. Stwierdziłem, że pierdziele, nie gonię jej. No ma dużo niedociągnięć Stalker. Tylko żeby było jasne, nie trafiłem jeszcze, jak dotąd, na sytuację, w której zdarzyłoby się tak, że Stalker uniemożliwił mi pójście dalej, nie? Że coś się na tyle zdupiło, żeby mnie zablokowało. Mówię, jakieś glitche, drobne gry graficzne, jakieś przenikające się przedmioty, takie rzeczy, owszem, nie? Trafiają się, ale nie jest to coś, co jak dotąd mnie powstrzymało. Czytałem o wielu różnych dziwnych sytuacjach, gdzie ludzie nawet nie mogli uruchomić gry, nie? Było na tyle źle, że gra im się nie chciała odpalić. U mnie na szczęście nigdy nic takiego nie wystąpiło. Właśnie, kiełbacha, nie? Jeśli chodzi o jedzenie w Stalkerze, nie wiem, czy głód ma jakiś negatywny wpływ na naszego tutaj protagonistę, ale jeść musimy naprawdę często, co mnie wkurza, bo w ciągu, powiedzmy, jednego dnia nasz tutaj fumfel potrafi zjeść kilka bochenków chleba plus, nie wiem, z 10 pęków kiełbasy i, nie wiem, i 7 puszek konserwowych. Za często to występuje, nie? Nie jest to w żaden sposób uciążliwa mechanika, ponieważ znajdujemy na tyle dużo jedzenia, że nie jest to jakimś problemem. Ale jest to wkurzające i potrafi dość mocno wydupić z imersji, nie? Tak. Zaraz porozmawiamy sobie o tym panu. Także mechanika jedzenia uważam, że
jest kompletnie bezsensowna, nie? Tutaj. Rozumiem zamysł twórców, żeby to było potrzebne, jak najbardziej mogłoby być, nie? Że musimy jeść, musimy pić i tak dalej. Ale tutaj jest to zrobione na zasadzie po prostu, żeby zniknąć ikonkę, nie? Która wam się tutaj raz na jakiś czas pojawia. Myślę, że czas strzelić jakiegoś save'a. I słów kilka o potworach. To, że są gąbkami, no to już wam powiedziałem, to już wiecie. Ale to, że lepiej przed nimi uciekać, niż walczyć, no to była nawet dla mnie nowość. W Stalkerze zazwyczaj jakoś sobie radziłem, nie? Z przeciwnikami, z potworami. Tutaj potwory to prawdziwe zło, nie? Dobrze, ogarnijmy sobie ten bunkier. Tutaj pijawa raczej. Nie powinna stanowić dla nas problemu na tą chwilę. Dodatkowo właśnie, sama sprawa, że samouczek rozgrywa się, samouczek, prolog, no nazwijmy może po imieniu rzecz, prolog, który jest samouczkiem, rozgrywa się w nocy, no i uważam za bardzo słaby pomysł, nie? Jest to takie wprowadzenie na zasadzie kopniaka w jaja. Dobra, tutaj będzie, a w sumie może wam pokażę jeszcze bunkier, bo też warto o nim porozmawiać, ponieważ tak jak mówię, mam zastrzeżenia co do gamy kolorów, palety kolorów, palety miało być, nie gamy, palety kolorów w samym świecie. Zabawne, że już nie wyjdziemy tędy. Tak, same laboratoria, powiedziałbym, że what the fuck happened here? Wyglądają nie najgorzej, nie? Chociaż tak czy siak czepnąłbym się kilku rzeczy, chociażby tego, że nie wiem, czy tutaj znajdziemy jakieś szafki czy coś takiego. O, mamy kufer, no ale kufer jest akurat do otwarcia. $5.56, nieźle. Nie możemy otwierać wszystkiego, nie? Jeżeli gdzieś znajdziecie jakieś tam sobie szafki, to nie będziecie w stanie ich otworzyć, chyba że twórcy stwierdzili inaczej i będziecie mieli na nich taką kropeczkę, nie? Która w jakiś sposób tam wskazuje, że jest interaktywna, nie? To ta rzecz akurat. The goat is dead. So are the other scientists. Dead? Oh god. We're screwed. Get out of there immediately. Stop freaking out and tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. Ciekawe, że akurat
jedyny przewód, jaki prowadzi od interaktywnego przełącznika, jest do radiostacji, ale spoko. Teraz się już trochę czepiam, nie? Hey, Nagoda. What's up? Have you met Herman's client yet? No, zaraz skoczymy do... Mission means new coordinates. Dalszej części. New coordinates means a new bill. Nagoda's dead. I'm Mr. Client. Whoa! That's a hell of a mess you got there, boys. Well, mam włączone napisy. W sumie możemy to zmienić. Hold on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? Remind. Są jakieś wybory. Nie wiem, czy mają one większe znaczenie na zakończenie, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, no trudno. Ale miło by było, żeby jednak to, co robimy, zwłaszcza, że możemy tak naprawdę zabić każdą z postaci, miało jakieś znaczenie, nie? If you don't, you might end up joining Nagoda. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector's signal to navigate it. If the stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. That would be rather embarrassing. Co jest? Jeszcze nie mamy artefaktu? Artefaktu nie mamy, chodziło mi o skaner oczywiście. No i tak jak wspominałem, pojawiła się moja ulubiona ikonka kurczaka. I faktycznie, ona po kilkunastu minutach gry już nam wyskakuje, nie? Nie jest to w żaden sposób... Poczekajcie, weźmy go sobie tutaj. Ma większą celność, ale mniejsze obrażenia. Dobra. Się uzbrajam, ponieważ tutaj będziemy mieli do czynienia z naszą pijawą. Która no naprawdę szybko potrafi spuścić łomot, nie? Weźmy sobie, zapiszmy. To nie ja zrobiłem, to gra sama odwaliła. Po prostu chodzi o to, że przeprowadza nas przez samouczek. Teraz szukamy konkretnego artefaktu, nie? No i tak, teraz będziemy mieli pierwsze spotkanie z naszym tutaj przyjacielem. Najgorsze jest to, że on jest niewidzialny i kompletnie nie wiemy, kiedy się zbliża.
A żeby go położyć, praktycznie potrzebujemy dwóch magazynków, nie? I to jeżeli mamy farta. Uwierzcie mi, że zdarzało się wystrzelać mi 60, 90 i więcej pocisków, nie? Na takiego dziada. Co do wyglądu samych maszkar, no nie jest to chyba najgorzej zrobione, nie? Chociaż jeśli mam być szczery, pijawy z pierwszego Stalkera podobały mi się znacznie bardziej, nie? Te pyski, jak miały takie rozłożone, wyglądało to dosyć zacnie. No dobrze, zaraz dojdziemy do... ludzkich przeciwników. Gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak się sprawa ma właśnie, kiedy walczymy z kimś, kto potrafi nam spuścić w pierdol na odległość, nie? Także szybciutko sobie tam pobiegniemy i zaraz wam pokażę. Bałem się troszeczkę, że Stalker będzie faktycznie tak mocno liniowy, jak teraz, nie? To widzicie. Szczęśliwie, nie. Szczęśliwie po ukończeniu prologu możemy się wybrać w dowolne, wybrane przez nas miejsce. Faktem, historia troszeczkę nas ogranicza. I'm okay. Is charging always this noisy? No, but that rock of yours is pretty unusual. Check the scanner quick. Is it charged? Nope. I knew it! I told you to get out of there! Hurry back or I'll leave without you! Calm down. No, jeszcze wlazłem w anomalię. Heading to the next spot. Historia, myślałem, że dość mocno będzie nas ograniczać. Na szczęście, no to tylko w prologu tak wygląda. Jeśli chodzi o normalny gameplay, już nie jest tak źle. No wiadomo, troszeczkę tam nas blokuje, nie? Żebyśmy od razu nie ruszyli w głąb zony, ale dość szybko to jest odblokowane. Teraz tak, ja wiem, że oni tam są, więc tutaj mam troszeczkę ułatwione zadanie. Ale spójrzcie, że ja praktycznie cały czas jestem w kucka, a chłopaki robią ze mnie ser szwajcarski, nie? Weźmy, podejdźmy do nich jeszcze raz. Czy jest szansa tutaj przejść w taki sposób, żeby nas nie zauważyli? No nie, nie ma. Musimy zacząć rozróbę. Jeżeli nie sprzedacie kolesiowi dokładnie headshota, to jest pozamiatane, nie? Jeżeli w miarę dobrzy jesteście i potraficie przycelować,
no to macie szansę w zonie, nie? Jeżeli, jeżeli ze strzelania jesteście noga, bierzcie tryb najłatwiejszy, nie? Bierzcie początkującego. Inna sprawa tu jest taka, że szukam jego karabinu. Inna sprawa tu jest taka, że no ja wiedziałem, że oni tutaj są, więc nie wpadłem na nich, mogłem spokojnie ich rozwalić z daleka, nie? Często jest tak, że te walki są znacznie bliżej się odbywają. I wtedy no kilka serii jest po was, nie? Zresztą widzieliście na przed wczytaniem zapisu. Dosyć szybko się mnie pozbyli, nie? 2-3 strzały, jeden granat i... A to są chyba właśnie te... skrzynki, które ganiałem, nie? Także... poćwiczcie, nie? Waszego cela, jeżeli chcecie grać na Stalkerze, bo... bez tego... będzie po was. Kolejna sprawa. W zonie znajdziecie naprawdę sporo broni. To już będzie bardziej tip niż, niż jakieś tam o grze rozmowa. Czerwone. Na chwilę obecną uważam, że nie ma sensu zabierać, ponieważ nie znajdziecie kupca na początku gry, który od was je odkupi. No chyba, że będziecie w skrzyni je zostawiać sobie na później. Są też z żółtą ikoną, tutaj chyba nie mam. Jest też broń z żółtą ikoną. Jeżeli o nią chodzi... możecie ją spokojnie sprzedać u sprzedawców, co jest naszym najlepszym źródłem dochodu. I w kilku poradnikach słyszałem, żeby przed sprzedażą tą broń naprawić. Bzdura, nie naprawiajcie jej. Koszt naprawy nigdy nie zostanie zrekompensowany przez cenę broni. Tutaj dostałem spazmów, ponieważ jest o właśnie, mamy ducha, którego da się zabić, jasne. Nie wiem, co to za błąd się tutaj zrobił, nieważne, którego da się jak najbardziej zabić, ale latałem, kilka razy mnie ubił samymi skrzynkami rzucając we mnie, więc koniec końców sobie sprawę odpuściłem. I to jest to właśnie, o czym wspominałem, że niektórych przeciwników lepiej jest wyminąć, obiec, niż wdawać się z nimi w walkę i tracić cenne zasoby. Tak samo wyjęcie skanera, nie? Jest kompletnie z tyłka, nie podoba mi się. Brakuje mi bardzo rozwoju postaci w Stalkerze, nie? Co mam na myśli? No mamy jakieś tam określone statystyki początkowe, nie? Naszego zdrowia, naszego udźwigu.
I no niestety, poczekajcie, wyjdę stąd, bo jest głośno w cholerę, nie? Herman, daughter's premium coordinates smell like a scam. His coordinates always work like a charm. But the emission could have thrown a wrench in the works. We'll find out soon. Skiff, are you there? The place is swarming with soldiers. They're gonna shut everything down and then you'll never get out of the zone. Oczywiście promieniowanie, nie? Całkiem sporo tego występuje w zonie, ale nie miałem większych problemów z tym, nie? Póki co. Tak jak mówię, leków na to jest naprawdę sporo, tam chyba w setki idzie, nie wiem, zaraz przejdziemy na mojego głównego save'a, zobaczymy. A poza tym zauważyłem, że ono chyba samo z siebie zanika z czasem, nie? To nie jest tak, że napromieniowanie pozostaje. Więc wystarczy, że się po prostu udać do bezpiecznego miejsca i spokojnie z czasem to promieniowanie powinno spaść. A dobra, jeśli chodzi o początek, chyba pokazałem, co było, można było z niego pokazać. Przejdźmy może do dalszej części gry, gdzie ja jestem w tej chwili. Pamiętacie? Wspomniałem o graficznych glitchach, nie? Zobaczcie tutaj naszego kolegę, a w zasadzie lewitującą głowę. Weźmy się, zbliżmy do niego, niech odzyska ciało. Nie wiem, no nie zdarza się to jakoś bardzo często, no ale jak widzicie zdarza się. No ale wracając do tego, co mówiłem o rozwoju postaci, że brakuje mi bardzo rozwoju postaci w Stalkerze. Tak, brakuje mi. Nosimy na sobie coraz więcej. Z początku, kiedy zaczynaliśmy grę, tam mieliśmy mało co ze sobą i te 80 kilo udźwigu, które jest maksymalną ilością, w jakiś sposób tam mi wystarczało, nawet wydawało mi się, że jest to dużo. Niestety teraz, kiedy tego szpeju mamy na sobie coraz więcej, wydaje mi się, że to jest mało. Jasne, można to w jakiś tam sposób zwiększyć artefaktami, przynajmniej tak. Takie odniosłem wrażenie, bo gdzieś mi tam wpadł artefakt chyba w oko. Fajnie, że skrytka nie posiada żadnego limitu, nie? I możemy tu wpierdzielać ile popadnie rzeczy. Jak widzicie, mam tu upchane prawie że wszystko. Ale teraz chodzi nam o artefakty. Któryś z nich, no właśnie, wpływa na ciężar, nie? No i faktycznie pozwala on nam nieść ciut więcej. Niestety napromieniowuje nas, dlatego no, na chwilę obecną nie używam artefaktów, ponieważ nie znalazłem żadnego artefaktu jak dotąd, który by anulował promieniowanie, nie? Zresztą same artefakty wydaje mi się, że są dość średnie. Może znajdę jeszcze coś lepszego. Jeżeli tak, no będzie fajnie. Jeżeli nie, to nie. Ale brak rozwoju postaci, brak rozwoju naszej siły, naszego zdrowia. Brakuje, bardzo brakuje mi tego. No i przez to ta gra ogranicza nasz rozwój tylko i wyłącznie do szpeju, jaki na sobie nosimy, nie? I teoretycznie ma to jakiś sens. Ale teoretycznie, ponieważ no, będąc w zonie, nasze umiejętności powinny w jakiś sposób rosnąć, nie? No, prawda jest taka, że tutaj nie, tutaj tak jak weszliśmy, tak jesteśmy i się nie rozwijamy, nie? Szkoda, nie? Może jakiś mod to ogarnie, no ale na chwilę obecną
niestety swój level zwiększamy tylko i wyłącznie szpejem. Wspominałem o tym, że jest dużo rzeczy tutaj, nie? No i spójrzcie, generalnie nie wiem ile mam, 15-20 godzin gry może, 90 apteczek, 200 bandaży, 30 energetyków, 40 chleba, no jeszcze chleb mam w plecaku, apteczki też, kiełbacha, konserwy, lepsze apteczki, jeszcze gdzieś jeszcze lepsze tam się walały. Amunicji też jest całkiem sporo, nie jest jej dużo. Jeżeli bym szedł w każdą walkę z każdym mutantem, z pewnością z tą amunicją byłby problem. Tutaj po prostu staram się walk z mutantami unikać, ponieważ kompletnie one mi nic nie dają. Nie mam za nie punktów doświadczenia. Nie mam z mutantów żadnych przedmiotów, które mogę sprzedać. Nie mam podniesienia chociażby wiedzy o tych mutantach. Nie ma tutaj żadnego takiego, jak to się nazywa, leksykonu, który by sprawił, że to zabijanie mutantów by miało jakiś sens, ponieważ moja wiedza o nich by była coraz większa i być może dzięki temu mógłbym coraz łatwiej je zabijać. No nie, tutaj tego nie ma, a co za tym idzie, zabijanie mutantów nie daje mi żadnych korzyści. Za to bardzo dużo minusów. Po pierwsze, jest to ryzykowne, ponieważ mogę dostać wciry i zejść na śmierć. Po drugie, tracę naprawdę dużo amunicji, którą będę musiał w jakiś sposób odzyskać. Czy to kupić, tracąc pieniądze, czy ryzykować kolejną walkę z ludźmi, żeby zdobyć ją od nich. Po trzecie, tracę wytrzymałość zarówno pancerza, jak i broni, przez co muszę wydać bardzo, naprawdę bardzo dużo kuponów, bo tak tutaj się nazywa waluta, na to, żeby to naprawić. Więc starć z mutantami unikam, ponieważ uważam je za bezcelowe. Starcia z ludźmi jest to inna sprawa, ponieważ zdobywamy apteczki, zdobywamy jedzenie, broń, w bardzo rzadkich przypadkach pancerz. Niestety, jeśli chodzi o broń, zazwyczaj jest ona czerwona. Weźmy sobie jedną. I teraz tak, no niestety broni z czerwoną ikoną wytrzymałości nie sprzedacie. Choćbyście bardzo chcieli, nie ma opcji, żeby udało się wam ją sprzedać. Dodatkowo tutaj macie kolejną niezrozumiałą dla mnie decyzję, czemu opcja handlowania nie jest po prostu tutaj w opcjach dialogowych, a jest na nią osobny przycisk. Jak widzicie, broń z czerwoną ikoną jest nie do sprzedania, choćbym bardzo chciał. Broń z żółtą ikoną możemy sprzedać za niższą cenę. Broń w pełni sprawną sprzedajemy za pełną wartość. Znaczy inaczej. Dokładnie, 299, czyli tyle, ile jest zapisane, tyle dostaniemy. Teoretycznie się dowiedziałem, że gdzieś w zonie jest handlarz, który skupuje bardzo uszkodzoną broń. Jak widzicie, ona teoretycznie kosztuje 95 kuponów, bo tak tu się nazywa ta waluta. Dlatego broń z czerwoną wytrzymałością zatrzymuję i liczę na to, że gdzieś kiedyś trafię na tego handlarza i się dorobię. Co ciekawe, inna głupia rzecz. Podbiegnijmy sobie szybko do technika. Pamiętacie, że w handel wchodzimy E.
Ale jeżeli pogadamy z technikiem i chcemy naprawić czy też modyfikować nasz sprzęt, to już wchodzimy w to przyciskiem Q. Dlaczego? Nie rozumiem. No, jestem skonfundowany. No ale skoro już jesteśmy u technika, powiem wam, podoba mi się sposób rozwoju broni, czy też jej ulepszania. Tak samo kamizelek. Jest to dość drogie. Nie tak drogie jak naprawianie broni, ale mimo wszystko troszeczkę to kosztuje i musimy co nieco dozbierać. Mimo wszystko uważam, że jest jak najbardziej to opłacalne, a i dosyć ciekawe. Tutaj się chopy, powiedziałbym, że postarali i naprawdę zacnie to wygląda, nie? Nie wiem, tu mam chyba ulepszony na maksa, tutaj już nic nie ulepszymy. Ale jest to element, który jest zrobiony naprawdę fajny, nie? Przy okazji, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, przypominam, że ten pistolet, ten PTM, który miał pełną wytrzymałość, czyli ten, mogliśmy sprzedać za 299 kuponów. My, jeżeli chcemy naprawić, musimy wydać prawie 400, nie? I to jest ten na żółto. Bo jeżeli byśmy chcieli naprawić ten całkowicie uszkodzony, no to już byśmy musieli wydać 527 kuponów, gdzie no jest to zupełnie nieopłacalne, ponieważ sprzedamy go za niecałe 300, nie? Także w razie czego pamiętajcie o tym, że jeżeli coś chcecie sprzedać, nie naprawiajcie tego. Pomimo, że gdzieś w jakimś poradniku słyszałem, żeby to robić. Nie róbcie tego. Sprawdzałem to na różnych rodzajach broni. Naprawdę nie opłaca się. Chyba, że naprawdę na jakichś tych najdroższych. Tego jeszcze nie testowałem, więc może na tych najdroższych, może ma to jakiś sens. Postaci no, potrafią się troszeczkę zakręcić, potrafią się zagubić. Się wcieliśmy gościowi. Jest tutaj system, jak on tam się nazywał? Alive? Tak? Jakoś tak, nie? Zaimplementowany, że niby zona żyje i zarówno ludzie, jak i mutanci się przemieszczają. Poczekajcie, wezmę sobie może tutaj. Tak, myślę, że możemy chyba tutaj pobiec. Ale prawda jest taka, że działa to bardzo marnie. Działa to bardzo marnie, ponieważ nieraz spotkałem się z tym, że wyszedłem za róg budynku i wrogowie się zrespili zaraz obok mnie, nie? Także to zdecydowanie potrzebuje poprawy, nie? Bo z tym systemem dzieje się coś złego. Tak samo jakoś nie spotkałem wędrujących mutantów, chociaż to może akurat i dobrze, bo tak jak mówiłem, no dość dużo przez to możemy stracić, a zyskać nic.
ale co, no dużo mówię tutaj o minusach, nie, Stalkera, ale tak naprawdę kurwa przemierzanie zony, jej badanie, sprawdzanie, jak ona wygląda, poruszanie się po niej nocą. No, nie tędy. Powiem wam, że naprawdę przysparza o dreszczyk emocji. Jest to fajnie zrobione. Jest tutaj klimat Stalkera. Co byście nie mówili o Stalkerze, naprawdę ta gra posiada klimat. I może klimat nie jest jakimś najważniejszym tutaj wyznacznikiem. Wyznacznikiem gameplaya. Ale uważam, że tutaj robi robotę i naprawdę chce się eksplorować, chce się podróżować. Kurde, gdzie jest ten artefakt? Zaraz wlezę w anomalię, nie? Czekajcie się, troszkę skupimy. Sprężyna, mamy to. Fak, zaraz dednę, jak dobrze pójdzie. Dobra, weźmy sobie, zjedzmy. Myślę, że ryzyko zażegnane. Teraz tylko, żebyśmy dali radę stąd wyjść. I uwierzcie, naprawdę chce się biegać, chce się eksplorować. Sama walka, pomimo że no tutaj narzekam na to, że przeciwnicy są gąbczascy, gąbczaści, tak? Tak się mówi chyba, nie? Gąbczaści. To nie jest zła. Walki są dosyć dynamiczne, są naprawdę. O ile już ta sztuczna inteligencja oczywiście zadziała, bo są momenty, że potraficie odstrzelić trzech kolesi i reszta tego nie zauważy, ale w momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja zadziała, to te walki naprawdę potrafią być bardzo zacne. Do tego kilka razy nawet udało mi się urządzić zasadzkę. W zasadzie nie wiem, czy na ludzi, czy na mutanty, ponieważ napuściłem jednych na drugich, co się skończyło całkiem zacną jatką między nimi. A przy okazji i mi ułatwiło dostanie się tam, gdzie chciałem się dostać. Już nie pamiętam, czy to była jakaś fabryka, czy coś innego. Weźmy sobie, zapiszmy, bo oczywiście tutaj zaraz. Wkurza mnie, ponieważ teoretycznie są sytuacje, kiedy. Fuck. Są sytuacje, kiedy nie powinienem zostać trafiony, a mnie trafiają, nie? No właśnie, tutaj mieliście przykład no niezbyt rozgarniętego przeciwnika. Chłopaki wiedzą, że coś się dzieje, ale nie do końca wiedzą gdzie.
Jak widzicie, czasami jeden headshot nie wystarczy, no ale zwalam to na to, że może miał hełm założony, ewentualnie ślizgnęło się gdzieś tam po masce, nie? Nie rozumiem też właśnie klawiszologii, czemu F, a nie E, no ale klawiszy już się czepiałem, więc nie będę się czepiał. Weźmy, pozbierajmy szybko szpej, który chłopacy tu zostawili. No teoretycznie miał maskę, więc może w jakiś sposób go tam uratowała, nie? Przed postrzeleniem. Tak, powiem wam, że taki strzał z pioruna może was zabić, nie? Strasznie mnie to kiedyś zaskoczyło, kiedy okazało się, że piorun pierdyknął we mnie. Co, no, zakończyło moją przygodę w zonie. Więc efekty środowiskowe jak najbardziej mogą zrobić wam kuku, nie? Co jest fajne, oczywiście, że to jest fajne. Kolejna rzecz, dźwięk. Słyszałem, że się kaszani, słyszałem, że może się rozjeżdżać i tak dalej. U mnie na szczęście to się nie zdarzyło. Powiem więcej, uważam, że udźwiękowienie Stalkera jest naprawdę zajebiste, ponieważ niejednokrotnie podróżując w nocy przez las, zdarzało mi się zatrzymywać, przykucnąć, rozglądać, ponieważ coś gdzieś tam mi zastukało, zaklekotało obok mnie. Także, że zimny dreszcz, nie? Przebieg mi po plecach. Także udźwiękowienie naprawdę robi robotę przy eksploracji. Sama eksploracja też uważam, że jest bardzo dobra. Teren, który mamy do zwiedzenia, no ja tutaj już dość dużo zwiedziłem, ale no do zwiedzenia, jak widzicie, no jest tutaj kolosalnie duża mapa. Ja praktycznie tu w tej chwili, kiedy sobie rozmawiamy, przeszliśmy stąd, tą drogą, tutaj, no w sumie dotąd. No i teraz wracamy. Jest to fajne, co prawda. Tutaj, czego bym się czepnął. Troszkę za krótki jest dzień. Może się mylę, może po prostu... Może po prostu ja odniosłem takie wrażenie, ale wydaje mi się, że te podróże nocą są znacznie częstsze niż w dzień. Ale mówię, może to po prostu takie moje złudne wrażenie. Wiadomo, że noc jest wolniejsza i człowiek jakoś tam ostrożniej się porusza, więc może to być tym podyktowane. Co do grafiki, no jest jaka jest, nie? Nie wydaje mi się, żeby to była grafika na rok 2024. Ale też może dzięki temu na mojej starutkiej 3060 to jakoś śmiga, nie? Co dla mnie zastanawiające, wielu ludzi, którzy mają dużo mocniejsze karty ode mnie, mówiło, że ma problemy, nie, z tą grą. I tak jak faktycznie FPS-y się nie chcą pokazać? O, są. I tak jak faktycznie ilość FPS-ów nie jest najlepsza, no 30 FPS-ów nie mam tutaj skapowanego. 30 FPS-ów, no jest to ciulowo, jeżeli wyjdziemy z miasta, chyba trochę więcej. Też musicie wziąć pod uwagę, że mam program nagrywający włączony, mam włączony też program do renderowania, więc mam troszkę mocniej obciążony komputer.
Tak normalnie grając na karcie 3060, którą posiadam, miałem jakieś 40-50 FPS-ów. No teraz, mówię, ta liczba spadła ze względu na ilość programów, które mam odpalone. Wykorzystanie CPU było chyba w granicach 20-30%. GPU wykorzystanie zawsze było bardzo wysokie, nie? Także z karty no dość mocno wyciska wszystkie poty. Opóźnienie mam w tej chwili 130. Normalnie chyba jest w granicach 29-30. Jak mam odpalonego tylko i wyłącznie Stalkera, nie? Także tutaj jeszcze raz powtórzę, musicie wziąć pod uwagę, że no mam wciul programów odpalonych w tle, które dodatkowo obciążają kompa, nie? Więc to nie jest tak, że to wszystko, co tutaj zżera mi pamięć czy procka, to tylko i wyłącznie Stalker. Tak normalnie grając, powtórzę, FPS mam w granicach 40-50, czasami przebijają 60. GPU jest zawsze bardzo wysokie, w granicach 80-90 oscyluje. CPU no to jest około 20-30 maksymalnie procent, no i opóźnienie w granicach też 30, więc nie jest tak źle, jak teraz wy to widzicie, nie? Także co, słuchajcie, podsumowując, czy Stalker to dobra gra? Wiecie co? Ja bez wahania odpowiem, że tak. Czy warto go kupić? Czy polecam go kupić? I tutaj bez wahania odpowiem nie. Dlaczego? Ponieważ Stalker w tej chwili jest tak niestabilny, że na dwóch identycznych komputerach może działać zupełnie inaczej. Postawicie dwa identyczne komputery obok siebie. I na jednym ten Stalker będzie działał fajnie, płynnie, nic nie będziecie mogli mu zarzucić. A, misklik. A na drugim komputerze nie będzie działał wcale, nie? Także z zakupem zdecydowanie radziłbym wstrzymać się przynajmniej do czasu, dopóki jakieś w miarę nie wyjdą patche w miarę stabilizujące Stalkera. Niejednokrotnie słyszało się, że nie można go odpalić, że sypie się grafika, że jest niegrywalny. Wiecie, że mój sprzęt no, nie należy jakoś tam do najmocniejszych. Tak jak już wspomniałem, nie sądzę średniej półki cenowej i szału nie ma. Ale mimo wszystko Stalker na średnich ustawieniach... O, plecaczek. Stalker na średnich ustawieniach potrafi działać naprawdę zadowalająco. Może nie powiem dobrze, ale zadowalająco, nie? Także jeżeli wiecie, że będziecie w niego grali, oczywiście możecie wydać pieniądze już teraz na niego, możecie go zakupić. I czekać, aż wyjdą jakieś łatki poprawiające jego stan. A może no, będziecie mieli tyle szczęścia co ja i ten Stalker faktycznie będzie wam działał w miarę płynnie, bez tego, nie? Ale mówię, no sprawa wygląda w taki sposób, że w życiu nie podjąłbym decyzji za was, czy warto go kupić, ponieważ jest on zbyt niestabilny w tej chwili. Mówię, ja gram już naprawdę sporo godzin i żadnych dużych problemów ze Stalkerem nie miałem. Gdzieś tam jakieś
skaczące tekstury, gliczujące się może lekko postacie, ale nic, co by mi uniemożliwiło dalszą grę. Więc ja nie mogę powiedzieć tutaj złego słowa. I jasne, czepią się tej grafiki, no ale jakoś średnio mi leży po prostu ten styl. To nie jest to, że ta grafika jest słaba, tylko ona trochę wygląda, jakby była z minionej epoki. Nie wiem, taka lekko komiksowa, przekoloryzowana może trochę, no. No nie wiem. W każdym razie, jeżeli chcecie spróbować Stalkera, nie jesteście fanami, wstrzymajcie się. Poczekajmy, zobaczmy, co chłopaki zaprezentują dalej, jakie patche wypuszczą, ponieważ kolejny patch chyba jest w drodze. Miał być Day One patch, który nie wiem, czy w końcu czy wszedł, czy nie, bo nie widziałem, czy mi się pobierało. Teraz słyszymy, że jest kolejny przygotowywany, więc starają się tą grę naprawiać i ona z pewnością będzie naprawiona. Pytanie tylko kiedy, nie? Więc jeżeli nie chcecie się wkurzać, nie chcecie ryzykować, wstrzymajcie się. Jeżeli wiecie, że tak czy siak będziecie grać, możecie ją kupić, tylko też nasuwa się pytanie, kiedy ona wejdzie w jakieś promki, nie? Się okaże, że wy wydacie 200 zł na grę, a ona za pół roku połatana będzie za połowę tego, nie? Więc też szkoda tutaj ryzykować swoimi pieniędzmi. A tam torby już tak. Także ja wracam do zony. Mi Stalker jak najbardziej przypasował. Pomimo wszystkiego tego, co powiedziałem, jakie to jest złe w Stalkerze, to nie jest aż tak źle, uwierzcie. Ja kończę nagrywać ten materiał, sprawdzam go i momentalnie wracam do Stalkera, ponieważ wciągnął mnie jak porządne bagno, na które się za niedługo wybiorę. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.